dzisiejszym odcinku robimy chowanego na 100 osób na latającej miejscówce. Wszystko polega na tym, że widzowie mają około minutę na to, żeby się schować, a ostatnia znaleziona osoba wygrywa grę. Oczywiście, jeśli lubicie tą serię, dajcie znaka łapką w górę, subskrybujcie kanał, a będzie tego więcej oraz pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie. A few moments later. Dzisiaj mamy chowany z widzami na 100 osób i co ciekawe, wszyscy mogą chować się tylko i wyłącznie na tej jednej małej lokacji i tutaj jest około 100 osób. Niektórzy, jak możecie zobaczyć, po prawej stronie już się wyeliminowali, a niektórzy chyba nie wiedzą, że my to my i chowają się zaraz przy nas. Ewela, czy ty to widzisz? Czy widzisz tą rybkę na przykład? Tak, widzę tutaj tego schowanego za krzakami. No ale dobra, za chwilę się lekko zdziwi. Także słuchajcie, czas minął, my możemy już szukać, bo oni mieli jakąś minutę, dwie minuty na schowanie się i ten ziomeczek naprawdę wydaje mi się, że on tutaj nie wie, o co chodzi, ale tak samo ja nie mogę trafić go. Dobrze, Ewela. I wyeliminuję jeszcze tą rybkę. Także Ewela, teraz ty szukaj i życzę ci powodzenia. Ja tutaj widziałam, czekaj, czy ten ktoś tutaj uciekł? Nie uciekł, mamy tutaj kolejną osobę, także mamy już 3 osoby i zostało nam jakieś jeszcze 90... parę. Co ciekawe, ta miejscówka jest bardzo mała, więc tutaj cały czas kogoś będziemy mogli mieć, więc ten odcinek będzie bardzo dynamiczny, oglądajcie do samego końca, zobaczymy, kto miał najlepszą kryjówkę i z tego, co widzę, to nikogo tutaj nie widzę, ja zawsze lubię to mówić, tutaj nie ma nikogo, wejdźmy może do środka, do tego hotelu, tutaj pełno ludzi gdzieś lata, o, dobra, mamy tutaj gości, oni sobie grają w szachy i to dwójka. Ej, to było dobre zagranie, ja bym pomyślała, że to są jakieś figurki, także teraz Rafał zapraszam za mną, będziemy robić tak z Rafałem, że będziemy na zmianę szukać, myślałam, że to jakiś typek. W ogóle tutaj ja nie byłam w tym domku chyba nigdy, więc mogę chodzić tutaj jak, troszkę jak obłąkana. Ale mamy tutaj kolejną osobę. Rafał, chodź, pomóż mi, bo ona tutaj wydaje mi się... O, mam te dwie osoby. O, dobra, ja ją znalazłam i powiem ci, że druga gdzieś tam też zeszła na dół. Dobra, to ja schodzę tutaj na dół i chyba mi się wydaje, że będzie w tym. I dokładnie, mamy tutaj aurę i wyjdźmy sobie wyżej. Jak możecie zobaczyć, tutaj mam taki przedmiot, proszę bardzo. I nim później sobie sprawdzimy, ile osób jeszcze mamy do znalezienia. Zobaczmy właśnie w te podziemia. Tutaj do tego konteneru wejdźmy, nie ma tutaj nikogo. Tutaj tak naprawdę jest bardzo dużo kryjówek. To się wydaje, że to jest taka bardzo mała lokacja, a jednak taka mała nie jest. Dobra, teraz chodźmy, może tutaj da się tutaj wejść te wentyle. Nie da się tutaj wejść. O, zobaczcie, tu ktoś się nam się ujawnił. Chciał się chyba schować przede mną i troszkę z złej strony wyszedł. Tam się nie da wejść, Ewela. Wejdźmy tutaj w te drzwi i zobaczmy do tego kontenera tutaj. Czy tutaj ktoś jest? Nie ma, ale ktoś się tutaj wyeliminował. Oni mogą się eliminować nawzajem. Nieładnie tak, kolego. I ty też nieładnie, tak? I kolejne, patrz w ogóle, ile tutaj było ludzi. Bo chyba było z 5 osób i oni po prostu tutaj się nie mieścili i dlatego się wyeliminowali. I ja teraz proponuję iść, Rafał, do góry. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale przez to, że jest dużo osób i jest mała miejscówka, to ja mam jakieś lagi. Na przykład ty mi... opatrz! Jak tutaj się gościu z drzewem chciał zlać. Ej, to była naprawdę dobra lokacja. Jestem ciekaw, ile osób zostało, no bo jak możecie zobaczyć, ja mam 8 fragów, Ewela ma tych fragów 7 i Kacper tutaj wyeliminował trochę osób, więc no załóżmy, że tam 20-30 osób może być już znalezionych. Zobaczmy tutaj. Ja tutaj w ogóle byłem, nie wiem dlaczego ja chodzę po tych samych strukturach. Wyjdźmy sobie jedno piętro do góry i liczmy na to, że ktoś będzie dokładnie w tym prysznicu. W ogóle my cały czas teraz chodzimy po tych samych, po tym samym... Opatrz! Był w prysznicu, tylko wyszedł tutaj przez okno. Dobra, musimy iść w takie miejsce. Tutaj mi się wydaje, że ktoś też będzie kampił na tym balkonie. Takie miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. I na przykład tutaj jest kolejna babeczka. I wydaje mi się, że na tych balkonach będzie właśnie najwięcej osób. Także Rafał, teraz prowadź ty, ja idę za tobą. Ja proponuję wyskoczyć tu o jeden do góry i wyjść właśnie, zobaczyć, jak to wygląda. O, i proszę, dobra, mamy tutaj ziomeczka i on już jest wyeliminowany. Tylko pytanie, czy ktoś jeszcze tutaj jest. I jak widzicie, jest. Więc ja po prostu zamknę. Chciałem tak zamknąć, żeby go nie wypuścić. Mamy Zurga. No dobrze, dobrze, dobrze. Ewela, teraz ty prowadź. Ja mam tutaj kolejną osobę, już ją tutaj widziałam. I moim zdaniem to jest dobra miejscówka, bo jego bardzo mało było widać. I patrz, Rafał, tam jeszcze... Z daleka widzę typka, to od razu go zlikwiduję. Siedział sobie, udawał kokosa na drzewie. Ja jestem ciekaw, czy jest ktoś na balonie. Ja wychodzę na ten balon. Na ten balon chyba nie da się wejść, bo nie ma tyrolek na kreatywnym świecie. Ale wejdę tam, bo być może, nie wiem, ktoś znalazł jakiś przedmiot czy coś takiego. I sprawdźmy to. No nie ma tutaj nikogo, nie ma tutaj nikogo, także nikogo tutaj nie ma. A ja chyba widzę już kolejną osobę. I tak właśnie myślałam, żeby iść tutaj na sam szczyt. I tutaj ktoś się chyba kryje. Właśnie tutaj. O, dwie osoby nawet, zobacz, tutaj jest taka czerwona i tutaj drugi, także możesz sobie tutaj zrobić fragaty jak chcesz. Okej, ja widziałem jeszcze gościa na drzewie, w ogóle fajna lokacja dla Game X-a i naprawdę już mamy bardzo dużo osób znalezionych i tutaj jest kolejna osoba i czy gdzieś jeszcze jest? Aha, to Ewela mi pokazuje, bo ja mam kroki odpalone. Tutaj patrzcie, się ktoś tam ucieka, tam widzisz? Tam oznaczyłam ci.
Bo tym my idziemy, nie wiem czy ty to widzisz, chyba nie widzisz. A chodź, chodź za mną, chodź, chodź, chodź. Musimy go tu na gorącym uczynku, albo mamy ten. To dawaj, możesz go wyeliminować. Właśnie oni wszyscy zwiali, w sensie ten jeden Spider-Manek tutaj nam ucieka. No niedobrze, niedobrze kolego. Mamy go, dobra, ja go znalazłem. W sensie, no ja go nie znalazłem, ja go wyeliminowałem. Wchodzę teraz do podziemi, bo wydaje mi się, że w podziemiach może być dużo osób. I mamy tutaj na przykład jednego gościa. W sumie przez te szyby też jest dobrze kogoś szukać. Dobra, Ewela, czy ty tam kogoś masz? Tak, i myślał, że go nie zauważyłam i mi... Uciekł mi, uciekł mi! Uciekł mi! Czekałam tutaj, bo chciałam poczekać, jak dokończysz mówić i mi uciekł, ale spokojnie znajdziemy go jeszcze, także no, aktualnie nie mam nikogo. Ja tak naprawdę już powoli kończę mi się miejscówki, gdzie oni mogli się schować, ale z tego co pamiętam, tutaj niedaleko mamy takie schody, pod które można wejść i chodzi mi dokładnie tutaj o... to i wydaje mi się, że tutaj ktoś... Nie ma tu nikogo, no nie mam pytań. No a to była taka miejscówka, że tam na pewno ktoś jest, ale patrz, my tutaj byliśmy? Byłeś tutaj przed chwilką? Byłem, ale tutaj jest pełno tych tych roomów i ciężko tam wejść w ogóle. To ja tutaj postaram się kogoś znaleźć, bo zobacz, na pewno ktoś tu będzie. Tu jest taki kontener, w tym kontenerze ktoś będzie siedział? Nie. Tutaj my już byliśmy przecież, zapomnieliśmy. Jest, 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 Rafał! Czekaj, patrz tutaj, chodź za mną. O, właśnie tam! Tu, chodź, tu nie byłeś, dlatego patrz, tu, tu i tam kampi... osoba. W nogę go strzeliłam. Ej, ale to była dobra lokacja. Wejdźmy tutaj jeszcze do tego budynku. Być może tutaj ktoś w budynku jest, ale też nikogo nie ma, no. Gdzie oni się wszyscy chowają? Wejdźmy może trochę dalej. Czy tutaj się da się wejść? Zobaczmy. Tutaj byliśmy już. Także wydaje mi się, że musimy wyjść na górę, żeby jeszcze kogoś znaleźć. Na dole chyba już nie ma nikogo. Ja powiem wam tyle, że na początku wydawało się, że tutaj wszyscy się tak jakoś schowali, że łatwo nam idzie, że jest tak easy, a teraz wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko kogoś znaleźć. Ja patrzę już po hotelu i w sumie mam taki pomysł, że oznaczy tylko ile jest ludzi. Jestem ciekaw, ile kropek mi pokaże. Ej, jest sporo ludzi, Ewela, jest jeszcze sporo ludzi. Dobra, ja nie patrzę, gdzie oni są, nie patrzę, nie patrzę. I dopiero później będziemy tego używać. Ale tych kropek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tutaj mnie w sumie prowadzi do którejś z kropki. A nie, tutaj już niczego ani nikogo nie ma. Dobra, ja proponuję wejść do hotelu, bo tam jest bardzo dużo pomieszczeń, więc pewnie w hotelu siedzą. Ja właśnie znalazłam, Rafał, jedną osobę. My się teraz trochę rozłączyliśmy, ale ja mam kolej... O, tutaj właśnie pod schodami i też zaznaczyło ci mnie, także bałam się, że którą stronę idziesz do kropki, to właśnie, że to jest tam ja, ale na szczęście chyba nie. Ja teraz po kolei sprawdziłbym każdy pokój, tak z każdego piętra. Aha, idziemy wyżej, dobra, no to sprawdzajmy najpierw ten budynek tutaj z tej strony. Mi się wydaje, że oni mogli zmieniać miejscówki i oni mogli tak jakby już wchodzić w te miejsca, w których my byliśmy i my jesteśmy przekonani, że już tam nie ma nikogo, a oni tam są. I mi się wydaje, że na pewno ktoś jest na palmie jeszcze. No to musimy zobaczyć na wszystkie palmy i w sumie to prawda. Mamy tutaj ziomeczka, jest palma. Ja wychodzę na dach, Ewela. Ty możesz posprawdzać balkony. Na dachu chyba nie... A jest! Jest, właśnie czekałam tutaj na ciebie, bo chciałam ci go pokazać. No i tak jak mówiłam, my już tutaj byliśmy, sprawdzaliśmy. No i co? I znowu ktoś tutaj przyszedł. Ja mam sprawdzać balkony, dobra. O, znalazłem gościa. W toalecie się chował, no sorki byku. I wejdźmy jeszcze tutaj na balkon. Tutaj nie ma nikogo, nie ma nikogo. Nie ma. Mi się wydaje, że jemu się po prostu chciało dwójeczkę i dlatego... Ej, ucieka ktoś tutaj. I idę za nim. I to jest chyba ta osoba... z którą ja wcześniej goniłam. Czekajcie, gdzie on tutaj jest? Gdzie on tutaj jest? I gdzieś mi uciekł! A tu jest, skubaniec! Dobra, mamy tutaj kolejną osobę. Ja tutaj po kolei sprawdzałem te roomy, ale nie wiem, dlaczego nie weszło mi na to piętro, więc wejdźmy sobie może teraz tutaj. Chyba, że ja tutaj co dopiero... Nie, nie było mnie tutaj, bo tu jest ziomek. Znaleziony, bardzo dobrze. Czy my tutaj jeszcze kogoś mamy? Tu nie ma nikogo. O, myślałem, że tutaj ktoś jest. Wejdźmy jeszcze do tego roomu i być może w tym roomie tutaj gdzieś. Wejdźmy sobie tu. Ty. Same drzwi mi się zamknęły. U mnie biega dużo osób. Nie wiem, czy to ty, czy to właśnie typki. Ja jestem na samym dole, Rafał, jak coś. I ja... Co tam się dzieje? No ja wyeliminowałem właśnie ziomeczka, bo tutaj starał się uciec, ale w ogóle ktoś mi zwiał chyba z tej toalety. Ja nie wiem, jak to się stało. Czy tam ktoś siedział u góry, a ja go nie widziałem, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja właśnie ten... nie mogę już nikogo znaleźć, tak szczerze. Szukam, szukam i ciężko mi to idzie, ale wydaje mi się, że... Czekaj, chyba kogoś widziałam? Nie, to jest ten, noga od łóżka. Mi się wydaje, że trzeba tak iść na daleko, tak jak byliśmy wcześniej i ktoś się tam pod spodem będzie chował. Także ja idę to sprawdzić, a ty możesz szukać już gdzie indziej. Dobra, ja tutaj wszedłem jeszcze do pokoju, w którym nas w ogóle nie było, ale okazuje się, że tutaj oczywiście też nikogo nie ma. Także cały hotel jest sprawdzony. A czy da się wejść do basenu na przykład i kucnąć? O, lol.
O lol, Ewela, chodź tutaj, patrz jaką ja mam kryjówkę. Mogę kogoś tylko wyeliminować, bo mam go tutaj na celowniku. Oczywiście, eliminuj, ale ja mam totalnie kozacką miejscówkę. To nie jest typek, ja myślałam, że to jakaś babeczka kuca z... A to nie, co to w ogóle jest? Ja byłam przekonana 1000%, że to jest jakaś babeczka. Ale szukaj mnie w basenie, szukaj mnie w basenie. Jestem w basenie, przeszłaś koło mnie. XD. Gdzie? Za tobą Ewela, tutaj, tutaj. Patrz tu. Co ty gadasz? Tu się tak da? Da się, ale oni nie znaleźli tej miejscówki, także no, współczuję. Miałeś idealnego jeszcze skina do tego, bo jego nie było widać tak jakby spod spodu. Ile jeszcze gdzieś mniej więcej osób zostało? Tu w ogóle taki pokój, w którym w ogóle nie byliśmy i jest to toaleta i w tej toalecie kampią dwie osoby. Oj, nie mogę strzelić. Ucieka, Rafał! Ucieka? Czyli ty masz kogoś, to ja już ci pomagam, tylko nie wiem, gdzie ty je. A, widzę, dobra. Widzę go, już ci pomagam. Kurde, tak skaczę, że się boję, że go ten... Chodź tutaj jeszcze, bo tutaj jeszcze jedna osoba. Dobra, mamy tutaj dwie osoby kampiły w kibelku. Ja proponuję strzelić z pistoletu i policzyć kropki. Zobaczmy, ile tam tego. Raz, dwa, trzy. Ej, trzy osoby by tylko jeszcze były. Dwie. Chyba, że nie pokazuje tak daleko. A nie, pokazuje więcej. Ej, dobra. Ja proponuję użyć tego pistoletu i poganiać za tymi osobami. Tutaj ktoś jest. I on się cały czas, z tego co widzę, właśnie, on cały czas zmienia miejscówkę, ziomeczek. Nie ma takiego... A patrz, ani raz go nie trafiłem, nie? Ja też nie, to chyba jest w ogóle ten, co mi uciekł kiedyś. Dobra, jest wyeliminowany. Szukam kolejnej osoby, bo to już trochę czasu minęło. Ale gdzie są wszyscy ludzie? Ej, to miał być chowany na 100 osób, a okazuje się na tą chwilę, że jest to chowany na mniej, bo oni się wszyscy pokilofowali. Ale powiem tyle, że to nie nasza wina, bo my tutaj... Na początku w lobby było tyle osób, a to, że oni tutaj nie współpracują i nie chcą być na odcinku, no to już nie nasza wina, nie? Ewela, chodź tutaj i zobacz, jaką koleś ma miejscówkę. Chodź tutaj i zobacz miejscówkę, jaką ziomek ma. No przemistrzu, jego prawie... No zobaczcie, prawie go w ogóle nie było widać. O! Także ten ziomek, ja ci pokażę, gdzie on był. On był w tym miejscu. Ja nie wiem w ogóle, czy ktokolwiek jeszcze żyje. On był w tym miejscu tutaj, rozumiesz? Dobra, mamy go, zobaczmy, kto to. Vortexin i zobaczmy, czy ktokolwiek jeszcze jest na mapie. Ja tak szczerze tutaj byłam chyba i go nie widziałam, także... Miał dobrą miejscówkę. Rafał tutaj użył sobie. Ja też sobie użyję i zobaczymy, czy... Ja kogoś odnajdę. I mi nikogo nie pokazuje. Ej, czyli okazuje się, że miał być to chowany na 100 osób, a my znaleźliśmy 40, a wszyscy inni się wyeliminowali. Prawdopodobnie pozostała tylko Ewela. Także w dzisiejszym odcinku wygrywa ostatnia znaleziona osoba. Tutaj zapraszamy was jeszcze na ten odcinek oraz pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie wystąpić na takim odcinku, czytajcie opis.